Dobrze. Widziałeś ostatnie walki panów Murańskich, pana Jacka Murańskiego panów, i Mateusza? Panów! Boże, teraz dojebał panów, kurwa. Tego debila skończonego, kurwa, Murańskiego. Ja się tego starego, bo ten młody moim zdaniem od tej rozmowy ze mną na MMA.pl zaczyna coś do niego docierać i to, że się przeciwstawił również woli Fraglesa na tej gali ostatniej Fame ma, to pokazuje, że ten młody no wraca do ludzi, no wraca do rzeczywistości. Stary Fragles żyje w jakimś takim wyimaginowanym, kurwa, świecie, gdzie tylko on jest zwycięzcą, gdzie tylko on jest, kurwa, prezydentem i niech tam zostanie na tej, kurwa, planecie. Jego można by było wypierdolić na Księżyc, bo co to za różnica, czy on w tej przestrzeni żyje tutaj, czy na Księżycu. Tam byłby sobie prezydentem, swoim mistrzem, kurwa, mistrzem krawerem, kurwa, to krawer, no, to znany krawer, no. Ale trzeba przyznać, że wytrzymał wszystkie rundy z Arkiem Tańculą, który okej, był zmęczony, ale jednak mimo wszystko różnica dwóch dekad wieku, tak? Czyli Arek ma tam 30 kilka lat, a jednak Murański ma 53, tak? To jest jednak, mimo wszystko przyznasz, ze swojej perspektywy, gdybyś miał walczyć z rywalem o 20 lat młodszym, to jednak jest wysiłek. Ale jeżeli taki cios miałby wstrząsnąć jego głową, to znaczyłoby, że tam musiałby być mózg i musiałby być jakiś mikrourazy i wstrząsy. A tam nie ma nic. To jest wydmuszka, rozumiesz? Tam jest pusta głowa, kurwa, i sznurek, który trzyma uszy. Tam nie było co wstrząsnąć, więc to możesz, kurwa, ladzi, to będzie stało. Natomiast z drugiej strony Tańcula to nie jest waga ciężka. Pierdolnie go waga ciężka i będzie leżał, no. Bierzesz pod uwagę, że do takiej walki może dojść, bo jednak mówi się o niej, wielu kibiców chce i kibice, oglądając wasze skecze, tak bym powiedział, występy medialne, możeście tam naprawdę dostarczyli mnóstwa radości ludziom i rozrywki, tak jak powiedziałeś, to jednak chciałoby zobaczyć, jak wychodzicie, a przede wszystkim chciałoby zobaczyć najpierw te konferencje, które myślę, że przeszłyby do historii. Skecze to się kojarzą z czymś śmiesznym, a stary Murański to jest taka postać smutna, tragiczna i ja bym akurat tego jako skecz nie odbierał, tylko jako taką przestrogę. Patrzcie, dzieci, trzeba się zachowywać w życiu zupełnie inaczej niż ten stary Fragles, żeby potem nie stać się takim właśnie, takim starym capem na konferencjach, kurwa, młodzieży, gdzie się, kurwa, dzieci z niego śmieją. To jest właśnie przykład tego, jak nie należy się zachowywać w towarzystwie, no. Więc tyle. No ale faktycznie, no, tych młodych ludzi to śmieszy. No bo on jest śmieszny z drugiej strony trochę, nie? No. Ale między wami co jest tak naprawdę takim powodem do niechęci? To, że go nie lubisz, bo go nie lubisz? Czy po prostu jest jakiś konkretny powód? Bo poglądy macie, wydawałoby się, bardziej na prawo takie zbieżne, a jednak coś was dzieli. Gdzie on tam, jakie on ma poglądy? Nie ma mózgu, jeszcze raz powtarzam, on nie może mieć żadnych poglądów, bo żeby mieć poglądy, trzeba trochę pomyśleć. No. Zesrał się do mnie w momencie, kiedy w bardzo kulturalny sposób zwróciłem się do jego syna z apelem, że jeżeli nie umie pić, to żeby nie pił, albo żeby się nauczył pić. I to było zarzewie konfliktu. No i się zesrał do mnie w mediach, zaczął mnie straszyć. Kurwa, naprawdę. Czym strasz? No, że mnie gdzieś dojedzie, zrobi ten porządek, że ze mną wygra. No, to jest śmieszne. To tylko można odebrać jakby w kategoriach żartu. I to jest śmieszne, no. Także, no tak, no, dzwonnik z notą. Mi trochę dzwonika z notar tam przypomina, nie? Taki przygarbiony, te duże uszy. Taki Quasimodo, nie? No i cóż, no jak będzie wola Fraglesa, by dostać kolejny wpierdol, no to ja jestem jakby do dyspozycji w grudniu, no tak czy siak będę w grudniu walczył. Taka powtórka, na przykład ty kontra najpierw młody Murański.